większość przepisów, które są na moim blogu, są, biorą pod uwagę, że będą je jadły też moje dzieci, ponieważ na blogu zamieszczam to, co jemy w domu na obiad, na śniadanie, na kolację. Ale też pojawiają się przepisy takie zdecydowanie dedykowane dla dzieci i one się pojawiają, nie wiem, raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu. Bloga prowadzę półtora roku, ale od roku jest to taka forma już bardzo zorganizowana, przynajmniej dwa wpisy tygodniowo. Na początku prowadziłam bloga o haftowaniu, ponieważ haftuję haftem krzyżykowym i tam zaczęłam zamieszczać swoje pierwsze przepisy ze zdjęciami. A potem obejrzałam inne blogi kulinarne i postanowiłam założyć taki, który będzie tylko o takiej tematyce. Wspólne gotowanie z dzieciakami to dla mnie przede wszystkim nauka, doskonalenie umiejętności współpracy, takiego działania w zespole. Wspólne gotowanie to nie tylko zabawa, to nauka odpowiedzialności, właśnie używania ostrych narzędzi, czy przebywania w pobliżu rozgrzanej patelni czy garnka, ale to również taki aspekt edukacyjny. Można dziecku wytłumaczyć, co to jest witamina, skąd się wzięła mąka, że mleko nie bierze się z kartonika. Dziecku należy zostawić taką swobodę w gotowaniu, nie zniechęcać, nie ponaglać, nie przyspieszać. Dziecko ma prawo się ubrudzić, ma prawo wszystkiego dotknąć, posmakować, po prostu doświadczyć każdego etapu gotowania. One się uczą bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim to poczucie własnej wartości bardzo wzrasta u dziecka, ponieważ dajemy im dostęp do takich czynności, które na co dzień rodzice się tego boją. Natomiast jeżeli dziecko na przykład z nami przygotowuje obiad, jeżeli przygotowuje sałatkę, to nagle się okazuje, że dziecko, które do tej pory nie je owoców czy warzyw, chętnie to spróbuje, ponieważ robi to własnoręcznie. Wspólne gotowanie to odpowiedzialność, zabawa, to też wzmocnienie więzi między dzieckiem a rodzicem, to też pobudzanie kreatywności dziecka, rozwój. Myślę, że razem uczymy się siebie i traktujemy to jako fajną wspólną zabawę. Robiliśmy takie futbolki, kuleczki mięsne z synem i w sumie to był taki nowy smak, takie spojrzenie na mięso mielone, było z dodatkiem rodzynków i orzechów. Dzisiaj testowałam na przykład przyprawę Delikat, która dodana do placuszków, które smażyłam z córką, placuszków z cukinią, okazało się, że bardzo podkreśliła smak tych placków. Moje dzieci bardzo lubią Delikat Knora w płynie. Czasami ten Delikat naprawdę sprawia, że dziecko wcześniej nie chciało zjeść, a po dodaniu Delikatu spróbuję. Na pewno wykorzystywałam sosy do sałatek, zwłaszcza te ostatnie, które są dla mnie hitem, sosy brzankowe. Jakieś mieszanki przypraw dedykowane konkretnym potrawom. Mój syn jest w ogóle fanem bulionetki. Okazało się, że rosołki, które do tej pory gotowałam, są niczym w porównaniu z tym z bulionetki. Miałyśmy z córką taką dowolność, ale też czułyśmy takie fajne wsparcie ze strony naszego szefa kuchni. To mi bardzo się podobało, ta praca zespołowa. To było niesamowite doświadczenie, właśnie zobaczyć tak dużo dzieciaków, tak mocno zaangażowanych w gotowanie. Największą przyjemnością było to, że mogłam gotować w takiej profesjonalnej kuchni z szefem kuchni. To był mój tak zwany pierwszy raz. Bardzo mi się podobała pizza, którą robiła moja sąsiadka przy stole. To były mini pizze dla dzieci. Bardzo mi się też podobały pulpeciki mięsne, które zapomniałam jak się nazywają, ale były bardzo smaczne. Były z rodzynkami i z orzeszkami. Stworzyliśmy całą gamę przepisów
do wspólnego gotowania razem z dziećmi. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia naszej strony www.knor.pl, gdzie myślę, że znajdziecie Państwo cały pakiet inspiracji do wspólnego gotowania.